Państwa serdecznie. Na początku chciałam podziękować za możliwość zaprezentowania tutaj tego rozwiązania. Wraz z panią profesor Celiną Olszak przygotowałam wystąpienie prezentujące platformę e-learningową AE Katowice e-learning system, która została wdrożona właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doświadczenie mamy niezbyt długie, ponieważ projekt, w ramach którego powstawała ta platforma, rozpoczął się w roku 2009. Platforma została wdrożona około rok temu, w związku z tym to doświadczenie jest niezbyt duże. Chciałabym niemniej jednak Państwa zapoznać z zagadnieniami projektu, w ramach którego była tworzona niniejsza platforma. Był to projekt opracowanie i wdrożenie wspólnych działań rozwojowych promujących przemianę w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych. Projekt PROROS, którego kierownikiem jest pan profesor Jan Wojtyła. Kierownikiem modułu e-learning w ramach tego projektu była właśnie pani profesor Olsza, która dzisiaj niestety nie mogła się tutaj pojawić. Chciałabym Państwu pokrótce przedstawić założenia projektowe, które były brane pod uwagę podczas tworzenia tej platformy, krótką charakterystykę tej platformy, odnieść się tutaj do zagadnień tworzenia materiałów przede wszystkim na potrzeby zajęć w postaci e-learningu oraz przedstawić pracę z platformą w roli wykładowcy oraz studenta i także przedstawić bardzo ciekawy moduł wirtualnej klasy, który pozwala na prowadzenie zajęć w formie synchronicznej, a na koniec podzielić się krótkimi spostrzeżeniami na temat efektów wdrożenia tej platformy na naszym uniwersytecie. Niestety, tak jak mówiłam, praktyka jest dosyć krótka związana z tym projektem, w związku z tym te efekty są na razie efektami obserwowanymi. Nie były tutaj wprowadzone pewne badania ilościowe, mierzące pewne wskaźniki, które pozwalają określić efektywność tego rozwiązania, ale to będzie w najbliższym czasie dokonywane. Celem omawianego projektu PROROS było przede wszystkim rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni oraz podniesienie jakości kształcenia. Miało być to osiągnięte przede wszystkim dzięki zwiększeniu intensyfikacji kontaktów z przedsiębiorcami, z pracodawcami, a także z administracją publiczną. Tutaj także ten projekt miał na celu zwiększenie zastosowań metod nauczania na odległość, dostosowanie oferty dydaktycznej do osób niepełnosprawnych, a także rozwój umiejętności zarówno kadry akademickiej, jak i kwalifikacji tej kadry zarządzającej po stronie administracji. I w ramach niniejszego projektu studenci oraz absolwenci naszej uczelni mogą korzystać z pewnych form wsparcia. Przede wszystkim została poszerzona tutaj oferta dydaktyczna. Powstały nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia. I tutaj przede wszystkim powstały takie kierunki jak logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse, zarządzanie w ochronie zdrowia, a także gospodarka i zarządzanie publiczne. Studenci mogą uczestniczyć w praktykach w 3-miesięcznych, a absolwenci mają dostęp do 6-miesięcznych stażów zawodowych. Także studenci naszej uczelni mają możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach z zakresu planowania kariery zawodowej, a także rozwoju osobistego. Mają możliwość uczestnictwa aktywnego w konferencjach. Dla studentów pierwszego roku został tutaj wprowadzony kurs wyrównawczy z zajęć matematyki. To jest bardzo pomocne, ponieważ tutaj poziom osób, które przychodzą po liceach, po technikach jest bardzo zróżnicowany i część osób właśnie tutaj tych zajęć bardzo potrzebuje. Także w ramach omawianego projektu powstały studia podyplomowe, powstały również nowe kierunki. Właśnie międzynarodowe stosunki menedżersko-finansowe, zarządzanie projektem europejskim, zarządzanie bezpieczeństwem oraz higieną pracy, a także zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia. Aby wspierać to nauczanie metodą tradycyjną, została tutaj zaprojektowana, uruchomiona platforma e-learningowa AE Katowice e-learning system oraz także uruchomione laboratorium komputerowe z 12 stanowiskami oraz dodatkowym oprogramowaniem do tworzenia materiałów dydaktycznych, a także narzędziami, które wspomagają prowadzenie zajęć w formie e-learningowej. Jeżeli chodzi o założenia projektowe, platforma, o której mówię, dostępna jest pod tutaj przedstawionym adresem internetowym. Platforma przede wszystkim powstała w celu wspomagania nauczania na tych nowo powstałych kierunkach, tych, o których wcześniej mówiłam. Jest to tylko i wyłącznie wspomaganie, a więc jest to nauczanie w formie blended learningu, czyli
mieszanego. Platforma ta jest dedykowana przede wszystkim do wykładowców oraz studentów. Architektura przedstawianej platformy ma na celu nie tylko wspomaganie właśnie komunikacji pomiędzy tymi dwoma podmiotami procesu nauczania, ale także pozwala na prowadzenie w sposób zdalny różnych wykładów, seminariów, e-konsultacji czy też odczytów. Platforma e-learningowa stworzona w ramach tego projektu ProRoS wspomaga proces dydaktyczny dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. I tutaj z jednej strony oferuje ona dostęp do powszechnie znanego oprogramowania Moodle z przyjaznym interfejsem, ale jednocześnie umożliwia także zastosowanie oprogramowania wirtualnej klasy. Jest to oprogramowanie Adobe Connect Pro Server, z którym zintegrowana jest platforma Moodle. Także studenci i wszyscy użytkownicy tej platformy dzięki jednemu loginowi i jednemu hasłu są w stanie się logować zarówno do tej platformy, jak i do wirtualnego dziekanatu czy wirtualnej biblioteki dzięki właśnie stosowaniu technologii CAS. Jeżeli chodzi o tą platformę, to umożliwia ona przeprowadzenie właśnie zajęć w formie e-learningu. Realizowane są między wykładowcami oraz studentami e-konsultacje. To było bardzo zintensyfikowane w okresie ostatniego roku. Za chwilę powiem, ile takich e-konsultacji zostało zrealizowanych. Pozwala na symultaniczną współpracę wykładowcy ze studentami, a także, co jest dla nas sporym ułatwieniem, pozwala na sporządzanie analitycznych raportów z przebiegu tych e-kursów oraz e-konsultacji. Po zalogowaniu do platformy, która jak widać tutaj szatą graficzną nawiązuje do szaty graficznej projektu, w ramach którego była tworzona, użytkownik ma dostęp do opcji, które są przypisane do jego profilu. Jest to profil administratora, wykładowcy oraz studenta. Może przeglądać listę dostępnych w ramach tej platformy kursów, a także ma dostęp do tych kursów, do których jest przypisany. Tutaj nie należy zapominać o tym, że nowoczesny e-learning to nie jest tylko działająca platforma. Niezmiernie ważne jest także oprogramowanie, które wspomaga tworzenie tutaj materiałów dydaktycznych. I proces przygotowywania tych materiałów wiąże się ze stałym monitorowaniem rynku oraz w zakresie różnych oprogramowań, narzędzi, które przyspieszają digitalizację materiałów. I wykorzystanie trafnie dobranych programów do digitalizacji materiałów znacznie przyspiesza proces digitalizacji, a także uatrakcyjnia takie materiały, które wydają się jednym z kluczowych tutaj warunków sukcesu wdrażania oraz funkcjonowania platformy e-learningowej. Oprogramowanie, które zostało wykorzystane do digitalizacji materiału w ramach naszej platformy, to przede wszystkim właśnie Adobe Captivate, Adobe Presenter, Camtasia, CrazyDoc, Adobe Flash Professional i MS PowerPoint. Tutaj prezentowane są na slajdzie przykładowe lekcje. Każda z nich ma plan. Zostały tutaj wdrożone różne formy przekazu materiału dydaktycznego. Tutaj mój przedmówca wspomniał, że na ich platformie zamieszczone są wykłady różnych pracowników. U nas rozwiązanie to wzbudziło bardzo duży opór. Pracownicy nie chcieli umieszczać swojego wizerunku w wykładach. W związku z tym zostało tutaj wdrożone oprogramowanie w formie właśnie animacyjnej przedstawienia postaci, które poprzez symulatory mowy wygłaszają pewne wykłady. Gdyż tutaj było to akurat pożyteczne, ponieważ nie zawsze tekst czytany jest tutaj optymalną formą przekazu informacji. Dodatkowo tutaj zostały wykorzystane animacje flashowe. Sprawdziło się to zwłaszcza w zajęciach wyrównawczych matematyki, które bardzo trudno jest przełożyć jednak na tą formę multimedialną. Te prezentacje w formie flashowej bardzo pomogły tą wiedzę przekazać w sposób bardziej optymalny. Do każdego materiału dydaktycznego jest także przygotowany quiz, aby studenci mogli się sprawdzić swoją wiedzę przed napisaniem testu w formie już tradycyjnej. Jeżeli chodzi o rolę wykładowcy w ramach takiej platformy, żeby ta platforma miała czytelną strukturę, przyjęto zasadę, że tworzenie kategorii kursów oraz kursów jest przypisane tylko i wyłącznie do roli administratora.
dlatego żeby po prostu to wszystko było czytelne i przejrzyste. Natomiast wykładowca ma możliwość umieszczania swoich materiałów w ramach danego kursu w postaci zasobów składowych i do każdego kursu została aktywowana od razu wirtualna klasa. Tak wygląda właśnie przykładowy kurs w trybie edycyjnym. Jeżeli chodzi o natomiast rolę studenta w ramach platformy e-learningowej, to studenci mogą korzystać z zamieszczonych na platformie treści w ramach udostępnionych im kursów. Mają możliwość kontaktu z wykładowcami poprzez pocztę wewnętrzną, czat czy też forum. Mogą sprawdzić swoją wiedzę poprzez zamieszczone elementy kursów oraz mogą także uczestniczyć w ramach zajęć w wirtualnej klasie. Dlaczego wdrożyliśmy w ramach naszego rozwiązania wirtualną klasę? Chcieliśmy tutaj zapobiec takiej sytuacji, że nasza platforma będzie tylko i wyłącznie narzędziem podawczym, z którego studenci będą pobierać materiały i je przeglądać. W związku z tym ten moduł wirtualnej klasy, działający w oparciu o oprogramowanie Adobe Connect Pro, pozwala z wykorzystaniem przeglądarki internetowej logować się bezpośrednio z linku zamieszczonego w swoim kursie na platformie Moodle do internetowej klasy. Pozwala to na prowadzenie zajęć w formie nauczania synchronicznego i tutaj w ramach tego oprogramowania można wykorzystać takie narzędzia jak kamera internetowa, mikrofon, głośniki, a także tablety. Jeżeli chodzi o pewne założenia, które przyjęliśmy na początku, to w systemie każdy utworzony kurs ma automatycznie przypisaną wirtualną klasę. Oczywiście nie każdy wykładowca, który prowadzi te kursy w formie e-learningu z tej wirtualnej klasy korzysta. Przede wszystkim korzystają z tego informatycy, którzy prowadzą zajęcia w formie e-learningu. Dostęp do takiej wirtualnej klasy określa nauczyciel poprzez zdefiniowanie na platformie Moodle określonego linku w kalendarzu, dzięki któremu jest możliwość otwarcia takiej wirtualnej klasy i bez obecności nauczyciela, wykładowcy w wirtualnej klasie studenci nie mają możliwości wykorzystania tego modułu. Nauczyciel musi być zalogowany, żeby studenci mogli z tego korzystać. Tak wygląda właśnie link, który jest przygotowany w ramach Moodle'a, który przenosi automatycznie użytkownika do wirtualnej klasy. W ramach tego programowania dostępne są pewne tryby. Są tutaj trzy widoki wirtualnej klasy. Odpowiednio do tych widoków są przystosowane pewne funkcjonalności. Te kluczowe funkcjonalności powtarzają się w każdym z widoków. Przede wszystkim lista uczestników, czyli osoby, które są zalogowane w wirtualnej klasie z przypisaną rolą oraz ze statusem. Mamy także tutaj obszar współdzielenia. Jest to tak zwana wirtualna tablica, na której można pisać, rysować lub wklejać pewne elementy. Można także wyświetlać pewne dokumenty, na przykład prezentacje czy dokumenty wordowskie, dokumenty PDF. A także, co ważne jest szczególnie dla osób, które prowadzą zajęcia z informatyki, czy na przykład mnie, współdzielenie ekranu komputera, gdzie wykładowca w bardzo czytelny sposób może pokazać pewne elementy korzystania z określonych programów w celu osiągnięcia pewnych efektów. Tutaj, jeżeli chodzi o wirtualną klasę, bardzo także pożytecznym elementem jest możliwość przejęcia kontroli nad komputerem uczestnika. Czyli na przykład, gdy studenci przygotowują dla mnie projekty, na przykład sklepy internetowe i coś jest nie tak, ja mogę wtedy za zgodą oczywiście studenta wejść na jego komputer i sprawdzić, co tam nie działa i w czym można tutaj studentowi ewentualnie pomóc. Tak wygląda widok współpracy w ramach właśnie wirtualnej klasy. Wszystko pięknie wygląda na tej prezentacji, niemniej jednak w czasie wdrażania tej platformy e-learningowej zidentyfikowaliśmy pewne bariery. I to są te bariery, które są wymienione także w literaturze, przede wszystkim te o charakterze ludzkim, technicznym oraz organizacyjnym. Tutaj najważniejsze okazały się przede wszystkim te bariery ludzkie, i to zarówno w odniesieniu do wykładowców, jak i studentów. Wśród nauczających, przede wszystkim, tak jak już wspomniałam wcześniej, były to problemy z udostępnianiem swoich wykładów w formie audiowizualnej, ale także umieszczania materiałów w formie drukowanej, związane właśnie z obawą przed jakimiś plagiatami, czy też udostępnieniem swojego warsztatu pracy. Zidentyfikowaliśmy także takie bariery, jak brak wystarczających umiejętności związanych z digitalizacją treści oraz obsługą platformy. Niemniej jednak właśnie, jak na koniec tutaj wspomnę, została stworzona publikacja w postaci przewodnika do obsługi platformy e-learningowej,
oraz do tworzenia z wykorzystaniem wcześniej wspomnianych narzędzi materiałów dydaktycznych na potrzeby e-learningu. Wśród natomiast studentów wystąpiły bariery związane z procesem uczenia się. I przede wszystkim tutaj studenci preferują jednak tą edukację twarzą w twarz z nauczycielem, gdzie mogą zadać jakieś pytanie w chwili, gdy mają wątpliwości. Część studentów określiła, że jest mało systematyczna i może nie mieć zbyt dużej samodyscypliny i motywacji do brania udziału w zajęciach w formie e-learningu. A także, co bardzo mnie zdziwiło, część studentów stwierdziła, że niezbyt dobrze posługuje się komputerem lub nie ma chęci korzystania z takich nowoczesnych narzędzi, czy też już mniej nowoczesnych, jak choćby poczta elektroniczna. Studenci także określili, że mają problem z dostępem do internetu w miejscu swojego zamieszkania. Przede wszystkim to odnosiło się do studentów, którzy są z jakichś innych miast i uczą się właśnie u nas na uniwersytecie. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe, ja już zaraz kończę, to zostały zidentyfikowane bariery przede wszystkim związane z brakiem czasu, gdyż te osoby zazwyczaj pracują zawodowo. Ograniczenia techniczne to przede wszystkim, tak jak wspomniałam, brak dostępu do infrastruktury informatycznej oraz internetu. Jednak, tak jak wspomniałam wcześniej, w ramach naszego projektu została stworzona pracownia na potrzeby e-learningu, gdzie ten dostęp do nowoczesnych technologii jest. A także najważniejsze chyba bariery organizacyjne, czyli brak uwzględnienia tych zajęć w formie e-learningu w programie nauczania na wcześniej wspomnianych nowych kierunkach studiów. I tutaj to wiązało się zarówno z oporem kadry nauczającej, jak i samych studentów. Korzyści, które tutaj związane są z wprowadzeniem tej platformy, są tymi korzyściami, które się powszechnie wymienia, a mianowicie indywidualizacja procesu nauczania, oszczędność czasu, możliwość zdobycia jakiegoś większego doświadczenia, możliwość właśnie dzięki wirtualnej klasie dostępu do nowoczesnych technologii i też symulowanie w pewnym stopniu nauczania twarzą w twarz z wykładowcą i możliwe różne formy kontaktu. Jakie są do tej pory efekty? Przede wszystkim właśnie opracowanie oraz wdrożenie tej platformy e-learningowej. Mamy na dzień dzisiejszy aktywnych ponad 1500 użytkowników. Tak jak powiedziałam wcześniej, są tylko aktywni, ponieważ każdy z użytkowników ma dostęp dzięki... Muszę przerwać, bo niektóre osoby mają pociąg, będą wyjeżdżać, dlatego bardzo proszę o dyscyplinę. Dobrze, to jest ostatni slajd już. Mamy 7000 przeprowadzonych e-konsultacji. Został przeprowadzony cykl szkoleń dla kadry zarządzającej właśnie z zakresu prowadzenia zajęć w formie e-learningu i przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. Dziękuję bardzo.